i konie ruszyły. Niezły, równy start. Przez moment Infantigi tutaj przy kanacie Mura, ale ostatecznie z grupy na pierwsze miejsce wyszła Alatun. Alatun, ona prowadzi. Bliżej przy kanacie tam jest Temaxa, obok Mura. Dalej przesuwa się do przodu Irga, za nimi Django, ostatnia Bogini. Dość stawka jest zgrupowana, do celownika jeszcze mniej więcej 1300 metrów. Nadal pierwsza Alatun, tuż obok niej Irga galopuje, dalej przy wewnętrznej bez zmian pozycji Temaxa, od pola Bogini, stawkę zamyka Django. Konie mają do celownika jeszcze około kilometra. Nic się nie zmienia, nadal dwa konie, Alatun oraz Irga. Dalej blisko Temaxa, jest tam również Mura, jest Bogini, wszystko ciasno. Na ostatniej pozycji Infantigi w tej chwili. Przedostatni galopuje Django przy kanacie. Przed wyjściem na prostą nie zmienia się nic, Alatunę. A do celownika jeszcze mniej więcej 500 metrów. I rozpoczyna się finiszowa rozgrywka. Ucieka Alatunę. Atakuje ją Irga. Tutaj środkiem toru dobrze finiszuje Mura. Polem także ruszyła Bogini. I te konie na razie walczą. Mura jako pierwsza atakuje. Mura atakuje prowadzącą Irgę. Polem dobrze ruszył Django, ale to jest jeszcze daleko. Jeszcze 100 metrów do celownika, na razie Mura. Mura, ona prowadzi, finiszuje Django od pola kapitalnie. I Django wygrywa ten wyścig. Druga Mura, trzecia jest Irga. Ostatnia Alatun.